Witamy serdecznie sympatyków futbolu z Bydgoszczy i Białegostoku. Jerzy Kamiński, Krzysztof Kuziemski. Mecz 9. kolejki 2. Ligi Piłkarskiej, stadion imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. Zawisza Bydgoszcz podejmuje Jagiellonię Białystok. Szybko składy obydwu zespołów, bo już na chwileczkę rozpocznie się gra. Rozpocznijmy od zespołu gości Jagiellonii Białystok. W bramce z numerem 1 Andrzej Olszewski, z 4 Michał Trzeciakiewicz, z 7 numerem Remigiusz Sobociński, z 9 Dariusz Łatka, z 13 Mariusz Dzienis, z 15 numerem Marcin Kośmicki, z 19 Paweł Sobolewski, z 22 Jacek Hańko, z numerem 28 kapitan drużyny Jacek Markiewicz, z 32 Łukasz Nowotczyński i z 33 Janusz Wolański. To pierwsza jedenastka Jagiellonii. A pierwsza jedenastka Zawiszy gospodarzy przedstawia się następująco. W bramce Robert Mioduszewski, z 2 Krzysztof Michalski, z 4 Zbigniew Wójcik, z 11 Żelko Mrwajewicz, z 3 Rafał Lasocki, z 19 Tomasz Bekas, z 7 Arkadiusz Miklosik, kapitan zespołu, z 13 Adam Majewski, z numerem 25 Damian Staniszewski, z 16 Wukso Tirowicz i z numerem 29 Marcin Klat. I jeszcze kilka sekund i sędzia główny dzisiejszego spotkania, pan Leszek Gawron, właśnie w tej chwili rozpoczyna to arcyciekawie zapowiadające się spotkanie. Jeszcze sekunda. Paweł Sobolewski zbyt wcześnie przebiegł linię środkową, ale teraz już wszystko w porządku. Jagiellonia rozpoczyna to dzisiejsze spotkanie. Już pierwsza akcja odskrzydlająca. To jest ulubiona gra Jagiellonii, właśnie gra skrzydłami, gdzie po lewej stronie biega szybki Paweł Sobolewski, między innymi już pierwszy kontakt Roberta Mioduszewskiego. No, Robert Mioduszewski, poprzedni mecz, który mieliśmy okazję tu na stadionie Zawiszy oglądać, z pewnością przynajmniej początek tego meczu chciałby jak najszybciej zapomnieć po jego fatalnym błędzie. Bydgoszczanie w meczu z ŁKS-em Łomża bardzo szybko stracili bramkę, ale i białostoczanie zgotowali swoim kibicom przecież całkiem niezły horror w meczu z Polonią Warszawa. Tam białostoczanie wyszli z naprawdę poważnych opresji obronną ręką. No i zobaczymy, który z tych zespołów, myślę, że godnych siebie rywali, będzie tutaj lepszy. No właśnie, Zawisza przegrywał 0-1, a Jagiellonia przegrywała 0-2 już w tych ostatnich kolejkach. No ale jeden i drugi zespół, jedna i druga ekipa wyszła zwycięsko, 3-1, przypomnijmy, Zawisza, Jagiellonia 3-2. Teraz... Żeby jeszcze pozostać wiernym tym analogiom, przed chwileczką Arkadiusz Miklosik, kapitan bydgoskiego zespołu, próbował z rzutu wolnego zaskoczyć Andrzeja Olszewskiego, a podkreślmy, Arkadiusz Miklosik to specjalista od rzutów wolnych. On w tych 8 do tej pory rozegranych spotkaniach zdobył 4 bramki, co ciekawe, wszystkie 4 z rzutów wolnych. A teraz białostoczanie przy piłce z rzutu z autu rozpoczęli akcję. Łatka, Dariusz Łatka w środku przerzucił ciężar gry, próbował przerzucić ciężar gry na prawą stronę, ale to podanie niezbyt dokładne i już Zawisza. Marcin Klat do Żelko Mrwajewicza, nie, to był Adam Majewski tam, teraz szybko. Staniszewski do Klata, Klat nie zdążył, ale pierwsza próba akcji lewym skrzydłem Bydgoszczan, no i rozpoczną Bydgoszczanie grę od rzutu rożnego. Trener Bogusław Baniak rozpoczął w takim samym zestawieniu jak w ostatnim meczu zwycięskim. Rozpoczął w pierwszej jedenastce ponownie Marcin Klat i Wuk Sotirowicz. Nie ma Benjamina Imecha, który do tej pory do 7. kolejki przynajmniej wychodził w podstawowej jedenastce. Teraz od poprzedniego meczu zastąpił go Marcin Klat. Trzeba powiedzieć, że Marcin Klat sprawdził się w poprzednim meczu i kibice bydgoscy zapewne liczą na to, że również i tym razem to doświadczenie pierwszoligowe, które posiada Marcin Klat, bo przecież występował, przypomnijmy, w Legii Warszawa, w Koronie Kielce, będzie tutaj skutkował. Ja myślę, że pozyskanie Marcina Klata do bydgoskiego zespołu było znakomitym posunięciem, choć jak pewnie wszyscy sympatycy futbolu wiedzą, to nie tak do końca były starania Zawiszy, to raczej zbieg okoliczności, niezbyt przyjemnych okoliczności dla Marcina Klata. Nie mówmy już o tym, spuścimy na to zasłony milczenia, ale wracając do głównej myśli, myślę, że pozyskanie Marcina Klata było świetnym wydarzeniem dla bydgoskiego zespołu, bo on nie dość, że znakomicie wpasował się w ten styl gry bydgoszczan, czyli doskonale gra tak, jak do tej pory główny napastnik Benjamin Imek
doskonale gratują do bramki, potrafi się zastawić, a przy okazji ja przynajmniej mam wrażenie, że jest znacznie lepszym driblerem niż... Indywidualne umiejętności techniczne po prostu są wyższe od Imech. Nadrabiał to wszystko szybkością, motoryką. Natomiast tutaj Marcin Klat potrafi jednym, dwoma zwodami przejść nawet dwóch, trzech zawodników, co nam pokazywał chociażby w poprzednim meczu. Ale teraz nie wolny tak dla Jagiellonii, na szczęście dla bydgoszczan odległość od bramki spora, no ale stałe fragmenty gry w wykonaniu Jagiellonii, jak mieliśmy już wielokrotnie okazję się przekonać, potrafią być bardzo groźnie. Popatrzmy. Ponad 40 metrów, mocne uderzenie dostał piłką Tomasz Bekas. Przyjął tę piłkę na głowę bardzo ofiarnie, ale widać, że odczuł to uderzenie. A Jagiellonia cały czas przy piłce, przerzucenie na lewą stronę. I tu bardzo szybki Sobolewski, na to zwraca uwagę trener Bogusław Baniak. Przerwał jednak na szczęście tę akcję Krzysztof Michalski od rzutu z autu białostoczanie. Ale to za chwilę, bo jednak tam leży w polu karnym. Chyba to jest ten Tomasz Bekas, który dostał to silne uderzenie. Trudno się dziwić, bo to było naprawdę bardzo, bardzo mocne uderzenie. Bekas ofiarnie głową wybijał tę piłkę. Kto wie, czy gdyby jej nie wybijał, czy Mioduszewski nie miałby z nią problemów, bo to było takie bardzo kąśliwe, jak to się zwykło mówić, uderzenie. No ale miejmy nadzieję, że wszystko już w porządku. Sobolewski z aut. Ponownie Sobolewski. Bronią się bydgoszczanie, ale przy piłce cały czas goście. Jacek Hańko, rzutka na pole karne. Żelko Mrwajewicz nie przejął jednak piłki. Robert Mioduszewski do Damiana Staniszewskiego. Staniszewski w środku boiska. Do kogo zagra? Do Marcina Klata. Marcin Klat bardzo szybki, ale szybszy obrońca. Twardo wszedł tam barkiem w bark Marcin Klat i do tego jeszcze nie do końca zgodnie z przepisami rzut wolny dla Jagiellonii. A tak sędzia zauważył wyraźnie, że zawodnik szedł w przeciwnika, a nie starał się wyłuskać piłkę. Chyba dlatego podjął decyzję taką, że to właśnie Marcin Klat faulował i z okolic własnego pola karnego rozpocznie Andrzej Olszewski. Tempo gry na razie dobre, chociaż widzimy, że inicjatywa na razie po stronie Jagiellonii, która częściej przebywa pod bramką Roberta Mioduszewskiego. Mrwajewicz teraz ofiarnie, Miklosik. W środku pola bydgoszczanie, Majewski do Sotirowicza. Sotirowicz na prawo do Krzysztofa Michalskiego. Akcja bydgoszczan prawą stroną boiska. Tomasz Bekas do Sotirowicza. Sotirowicz indywidualnie ucieka w narożnik do środkowania, ale za głębokie. Nie musiał nawet interweniować Andrzej Olszewski i on właśnie będzie wybijał piłkę od własnej bramki. Mecz jak na razie w niezłym tempie, ale nie mieliśmy takich oszałamiających akcji, nie mieliśmy jakichś gorących spięć podbramkowych. Myślę, że obie drużyny rozpoczęły to spotkanie z dużym dla przeciwnika szacunkiem. No ale chyba po kilkunastu minutach ten szacunek zamieni się w taką sportową złość. Będziemy tutaj oglądali naprawdę mecz godny spotkania lidera i wicelidera drugiej ligi piłkarskiej. Dla obu zespołów jest to mecz tak naprawdę za 6 punktów. Jeśli bydgoszczanie wygrają, zostaną samodzielnym liderem. Podobnie stanie się w przypadku zwycięstwa Jagiellonii. Remis zachowa status quo w tabeli przynajmniej, ale nie kryjmy, że remis Jagiellonii będzie tutaj sukcesem drużyny przyjezdnej. Na pewno tak, utrzyma to status quo, więc tylko 2 punkty przewagi będzie miał Zawisza, no bo w przypadku zwycięstwa, tak jak mówiłeś, no to gospodarze zdecydowanie zyskują tutaj nad następnymi ekipami w tabeli. Odskoczą Jagiellonii aż na 5 punktów. Jagiellonia w tej chwili ma punktów 19, Zawisza 21. Na razie jeszcze w tych pierwszych kilku minutach, 10 minutach gry widzimy takie tasowanie piłkarskie, a więc jedna i druga drużyna na razie obserwuje, jaką taktykę przygotował rywal, co trzeba tutaj zmienić, jak się ustawić, aby zaskoczyć czymś właśnie przeciwnika. I tak jak mówiłeś, sądzę, że w miarę upływu czasu tych akcji podbramkowych będzie zdecydowanie więcej. Teraz Marcin Klat. I tak jak mówiliśmy, tyłem do bramki poradził sobie, dogrywał do wchodzącego tam lewą stroną Lasockiego, ale udana interwencja obrońców Jagiellonii. Piłka odbita jeszcze od bydgoskiego obrońcy i to goście rozpoczną od rzutu z autu. Ja bym chciał podkreślić jedną troszeczkę pozasportową rzecz, z którą mamy tu do czynienia na stadionie
bydgoskiego Zawiszy. Tak wielu kibiców jeszcze w tym sezonie na stadionie nie było. To na pewno ponad 5, a może nawet i 6 tysięcy. Przypominają mi się takie mecze z dawien dawna rozgrywane jeszcze przez Zawiszę w wyższych klasach rozgrywkowych. Teraz akcja po lewej stronie Damiana Staniszewskiego. Tutaj leży przed polem karnym, to jest chyba Vuk Sotirowicz. To jest akcja Vuka Sotirowicza, który tam został sfaulowany w okolicach 20 metra przed bramką Jagiellonii. Sędzia nie przerwał jednak tej akcji, bowiem bydgoszczanie byli nadal w posiadaniu piłki i tam Damian Staniszewski próbował jeszcze coś zwojować w polu karnym przeciwnika. Nic z tego jednak nie wyniknęło. Jagiellonia przejęła piłkę, no ale widząc, że Vuk Sotirowicz leży na boisku, to gracze z Białegostoku wybili piłkę na aut i teraz gospodarze z kolei oddają im futbolówkę i od własnej bramki rozpocznie Andrzej Olszewski. Vuk Sotirowicz, widzę, na razie próbuje rozwiązań indywidualnych. Najpierw tutaj akcja prawym skrzydłem, ale to dośrodkowanie niedokładne. Teraz chyba jeden zwód za dużo przed polem karnym. Mógł szybciej Vuk Sotirowicz próbować strzelać na bramkę Andrzeja Olszewskiego. Uniknąłby chociażby tego nieprzyjemnego zderzenia z rywalem. Szybko Mrwajewicz głową do Roberta Mieduszewskiego i prawą stroną bydgoszczanie. Krzysztof Michalski. Michalski do Sotirowicza. Sotirowicz w walce z Jackiem Hańko wywalczył rzut wolny dla swojego zespołu. Adam Majewski. Bekas do Klata. Marcin Klat ucieka lewą stroną. Staniszewski troszeczkę za blisko siebie grali bydgoscy napastnicy i kontra drużyny z Białegostoku. Uciekał tam Remigiusz Sobociński, zawodnik, którego gracze Zawiszy Bydgoszcz S.A., dawniejszego Kujawiaka, Włocławek doskonale znają, bo Sobociński reprezentował między innymi barwy tego właśnie klubu. Na teraz wyrzut z autu dla Jagiellonii. Kontra tutaj mogła być niebezpieczna, ale na szczęście bydgoscy obrońcy, na szczęście dla tej drużyny oczywiście, złapali na pozycji spalonej napastnika Jagiellonii. Cały czas z autu właśnie piłkarze z Białegostoku. Jacek Hańko, jeszcze raz, ale kilka metrów bliżej do bramki Zawiszy. Jeszcze raz Hańko. I do tyłu spokojnie przez szyki obronne. Teraz długi przerzut na prawą stronę. Jest tu na szczęście Lasocki dla bydgoskiej obrony. Bekas niezbyt dokładnie do Michalskiego. Marcin Klat w pojedynku główkowym. Oj, teraz ładnie urwał się tam prawą stroną zawodnik Jagiellonii. Ale to dośrodkowanie zablokowane przez Żelko Mrwajewicza. No chyba można śmiało powiedzieć filar bydgoskich linii defensywnych. Wspólnie ze Zbigniewem Wójcikiem tworzą naprawdę ostoję, tą ostatnią ostoję przed bramką Roberta Mioduszewskiego i popełniają mało błędów. 13 bramek strzelonych i tylko 3 stracone. No ale teraz ma na swoim koncie. Z autu w takim angielskim stylu na pole karne. Damian Staniszewski ruszył tam bardzo dynamicznie, ale powstrzymywany niezgodnie z przepisami i bydgoszczanie wykonywać będą rzut wolny. Spokojnie Żelko Mrwajewicz teraz do Krzysztofa Michalskiego. Na razie żadnej z drużyn nie udało się uzyskać przewagi, nie udało się przede wszystkim przejąć inicjatywy chociażby gry w środku pola, a to tak świadczy o pewnej jakiejś tam przewadze drużyny. Ani Jagiellonia, ani Zawisza nie gra na razie środkiem boiska. Próbują obydwie ekipy długimi wrzutkami uruchomić swoich napastników. Teraz Jagiellonia, ale jest Hańko, Krzysztof Michalski. Powstrzymany przez Michalskiego, Bekas, Miklosik, Mrwajewicz i lewą stroną tym razem spróbują bydgoszczanie Lasocki. Czeka na piłkę Staniszewski, do niego właśnie adresowana futbolówka. Znów Lasocki. Ach, i teraz nie doczekał się Miklosik i w środku pola goście. Zakręcił tam Remigiusz Sobociński. No i na szczęście dla bydgoszczan na spalonym napastnik z Białegostoku, ale akcja pomyślana znakomicie. To prostopadłe podanie, no o ułamek sekundy za późno. Gdyby wcześniej piłka
została adresowana w kierunku próbującego uciekać tam Sobocińskiego, to kto wie, czy nie byłoby bardzo, bardzo gorąco pod bramką Roberta Mieluszewskiego. A na ławce trenerskiej zespołu z Białegostoku od tego sezonu doskonale znany nie tylko w Bydgoszczy, Białymstoku, ale na polskich futbolowych boiskach Ryszard Tarasiewicz. Teraz kapitalna akcja, Damian Staniszewski zdążył, ale zdążył tylko zapobiec temu, by piłka opuściła boisko, a bez najmniejszego kłopotu przejął ją Andrzej Olszewski. Teraz kontra białostoczan. Ucieka tutaj lewą stroną zupełnie niepilnowany Paweł Sobolewski. No ale ten strzał niestety pozostawia wiele do życzenia. Akcja mogła być... Trochę pretensji miał do swoich kolegów Sobolewski za to, że nie zagrali do niego piłki. Zwraca zresztą teraz uwagę na tą sytuację również Ryszard Tarasiewicz. Mówiłem o nim, bo to i przed laty nie tylko znakomity piłkarz, ale teraz również doskonały szkoleniowiec. W poprzednim sezonie prowadził walczący o awans do Orange Ekstraklasy Śląsk Wrocław. Od tego sezonu w Białymstoku. Chwila przerwy w grze. Mamy przerwę. Damian Staniszewski tam chyba doznał jakiegoś urazu. Była potrzebna interwencja lekarza i masażysty. No ale już gra wznowiona. Hańko głową. Białostoczanie w akcji ofensywnej. Ładnie pomyślał tam Dariusz Łatka. Zagrywał prostopadle. Ale nieskutecznie. Bydgoszczanie. Marcin Klat stracił piłkę. I znowu goście. A i nie zrozumiał teraz intencji kolegi Remigiusz Sobociński. Próbował tam uciekać środkiem. Piłka adresowana na prawe skrzydło. No i Bydgoszczanie z własnej połowy. Krzysztof Michalski. Spokojnie o te własnej formacji obronnej. Teraz rozpoczynają akcję gospodarze, ale czy będzie gra przez środek? Tak jest, Tomasz Bekas. Tomasz Bekas, ale atakowany, rywale i traci już piłkę na rzecz Michała Trzeciakiewicza. Na szczęście dobra interwencja Majskiego, a to podanie chyba Tomasza Bekasa zbyt szybkie do Klata. Mógł jeszcze poprowadzić piłkę, miał tam wolne miejsce. Teraz Dariusz Dzienis, ale na pozycji spalonej, jak dopatrzyli się sędziowie. I od rzutu wolnego rozpocznie Zawisza. Ale przyznać muszę, że w tych pierwszych minutach meczu białostoczanie prezentują się lepiej niż lider drugiej ligi. Grają jakby z większym spokojem, z większą pewnością siebie. Opanowali już w zasadzie środek pola. Uprzedzają Bydgoszczan, wyprzedzają ich w przejmowaniu podań. Dobre krycie jest na krótkie krycie przede wszystkim nie pozwalają Bydgoszczanom przyjąć tej piłki, a więc nie można spokojnie rozegrać jej. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Widać też, że po prostu mają rozpracowaną drużynę Zawiszy piłkarze Jagielloni, taktycznie dobrze przygotowani. Przy Marcinie Klacie cały czas jeden obrońca, nie daje mu przyjąć piłki, nie daje się zastawić. No i to właśnie skutkuje. Teraz ładna piłka do Krzysztofa Michalskiego. Michalski prawą stroną. No ale zwolnił akcję. Tylko na moment. Do Sotirowicza piłka. Tam próbował jeszcze walczyć Marcin Klat, ale nic z tego nie wyszło. Mrwajewicz głową i przejmują białostoccy obrońcy. A mówiąc o rozpracowywaniu drużyny, bydgoszczanie również twierdzili przed tym spotkaniem, że mają świetnie rozpracowany zespół Jagiellonii. Mówiło się nawet o tym, że trener Bogusław Baniak w minioną niedzielę nakazał wręcz swoim piłkarzom oglądanie w regionalnej trójce meczu Jagiellonii z Polonią Warszawa. Piłkarze twierdzili, że zespół z Białegostoku nie ma żadnych tajemnic, że rozszyfrowali, odczytali grę białostoczan, no ale jak na razie chyba nie wszystkie kartki w tej książce gry białostoczan przeczytali. Wszystko i tak weryfikuje boisko, po prostu nie wiadomo, jaką taktykę by się założyło, jeżeli rozpracują ją i coś ciekawszego wymyślą rywale, no to na boisku
Na boisku i tak po prostu zwycięża drużyna, która strzeli więcej bramek. Tak, już do klasyki przeszło powiedzenie świętej pamięci Kazimierza Górskiego, który mówił, że piłka nożna jest bardzo prostą grą, bo trzeba po prostu strzelić więcej bramek niż przeciwnik. No i tak naprawdę na tym to polega. To jest najłatwiejsza taktyka i najprostsza. Popatrzmy, Krzysztof Michalski, rzut z autu na wysokości pola karnego Jagiellonii Białystok. Długi wrzut w kierunku Sotirowicza, ale nie najwyższy. Sotirowicz nie poradził sobie, ale teraz poradził sobie i bramka! Kapitalny strzał Łuka Sotirowicza. To jego akcja. On najpierw próbował przejąć tę piłkę głową, później złapał ją gdzieś w okolicach 5 metra przed bramką Andrzeja Olszewskiego i bardzo ładnym, mocnym strzałem w 19 minucie spotkania zdobywa pierwszego gola dla drużyny z Bydgoszczy. Cieszy się Robert Mioduszewski, cieszy się cała bydgoska drużyna, bo od 19 minuty, jeszcze raz podkreślam, bydgoszczanie prowadzą w meczu z wiceliderem drugiej ligi Jagiellonią Białystok 1-0. No, wydawało się, że przewagę ma Jagiellonia, że Zawisza gra póki co nie mrawo, szczególnie pod polem karnym, poza akcjami Łuka Sotirowicza, no ale jednak ten Łuk Sotirowicz do 3 razy sztuka, można powiedzieć, 2 razy próbował, za trzeci mu się w końcu udało. Ładna akcja Łuka Sotirowicza, który od jakiegoś czasu ma zwyżkę formy, zdecydowaną zwyżkę formy, dlatego też Bogusław Baniak wystawia go w pierwszej składzie, ale teraz mogła być szybka kontra Jagiellonii, będzie jeszcze niebezpiecznie, bowiem faulowali bydgoszczanie. Tomasz Bekas niezgodnie z przepisami powstrzymywał Dariusza Łatkę. Nie skreślajmy jeszcze Jagiellonii, nie skreślajmy, bo ta drużyna w rozgrywanych w tym sezonie meczach już traciła bramki bardzo wcześniej, później jednak pokazywała charakter, potrafiła odrobić straty, jak choćby w tym przywoływanym przez nas meczu z Polonią Warszawa. I teraz będzie bardzo, bardzo groźnie, z około 25 metrów rzut wolny. Kapitan zespołu Jacek Markiewicz ustawił pieczołowicie piłkę, ale jest tam również Jacek Hańko, który z nich zdecyduje się uderzyć. Reklamują goście, że zbyt blisko stoi bydgoski mur. Sędzia bardzo precyzyjnie wskazuje, gdzie powinni stać bydgoscy obrońcy. Mocne uderzenie, ale piłka trafia na szczęście dla gospodarzy w nogi piłkarzy ustawionych w murze. Strzelał Jacek Hańko. Ale Jagiellonia ma jeszcze rzut rożny. Paweł Sobolewski ustawia piłkę w narożniku. Pokrzykuje tam na swoich kolegów Robert Mioduszewski, bo jakby rozdrażniona stratą tej bramki Jagiellonia ruszyła do odrabiania strat. Dośrodkowanie i brawo Robert Mioduszewski! Bo mogło być bardzo, bardzo groźnie, ale teraz kontra Bydgoszczan, Damian Staniszewski, lewa strona boiska, czeka Marcin Klat na podanie, zwolnił chwilę Staniszewski, wrzucił piłkę, tutaj czekał i Bekas, i Łuk Sotirowicz na dośrodkowanie, ale nie było ono dostatecznie precyzyjne. Teraz długa piłka do środka, wydawało się, że będzie dłuższa, że będzie tutaj na lewą stronę do pozostawionego bez opieki Pawła Sobolewskiego, ale przejmują bydgoszczanie i Marcin Klat. Zdążył, dośrodkował, ale jeszcze wydawało się, że piłka wyjdzie poza boisko. Kapitalna interwencja obrońców Jagiellonii. Utrzymują się jednak przy piłce Bydgoszczanie. No tak, kontra Zawiszy była naprawdę groźna, gdyby to dogranie Staniszewskiego było bardziej dokładne, to tam aż dwójka zawodników wychodziła na czystą pozycję. Majewski dośrodkowywał za głęboko i ruszają białostoczanie. Powstrzymywany tam niezgodnie z przepisami przez Zbigniewa Wójcika. Remigiusz Sobociński, o ile dobrze zauważyłem. I od rzutu wolnego rozpoczynają białostoczanie Jacek Hańko. Jacek Hańko, spokojnie. Tak jak mówiliśmy wcześniej, tutaj jeszcze mimo tej jednej bramki sprawa ostatecznego wyniku nie jest rozstrzygnięta, właśnie, i bramka wyrównująca. Kapitalna akcja białostoczan. Tutaj ojcem tego gola na pewno jest Remigiusz Sobociński, który bardzo precyzyjnie głową zgrał piłkę między bydgoskich obrońców, którzy tak troszeczkę zbyt statycznie chyba potraktowali całą tę akcję. Bardzo
szybko odrabiają białostoczanie straty. Tak jak mówiłem, rozdrażnieni jakby tym, że już w 19 minucie stracili gola, po bardzo ładnej, szybkiej, składnej akcji strzelają bramkę wyrównującą. I autorem był Janusz Wolański i od 24 minuty mamy ponownie remis, ale tym razem już 1-1 w meczu na szczycie drugiej ligi w Zawisza Jagiellonia. Tak więc tylko 5 minut, goszczanie ci szczycie, cieszyli się prowadzeniem. No i kolejna akcja Jagiellonii. Piłka bardzo szeroko rzucona na lewą stronę i powstrzymywany niezgodnie z przepisami Remigiusz Sobociński. No i teraz z okolic 17, może 18 metra kolejny rzut wolny dla Jagiellonii. Znowu, bardzo groźna sytuacja. Znowu nieczysta interwencja Tomasza Bekasa i to w okolicach pola karnego. Tomasz Bekas musi uważać na tego typu grę, aby to się nie skończyło jeszcze gorzej, chociażby jakąś kartką. Ja myślę, że Tomasz Bekas, jeśli jeszcze jedną bądź dwie akcje zagra w takim stylu, to może oczekiwać bardzo szybkiej decyzji trenera Bogusława Baniaka i po prostu usiądzie na ławce rezerwowych. Znów Jacek Hańko staje przy piłce. On potrafi uderzyć, to mieliśmy już okazję zobaczyć, jak potężnym uderzeniem dysponuje ten piłkarz. Rusza do sędziego kapitan bydgoskiego zespołu Arkadiusz Miklosik, próbuje coś tłumaczyć, tam jakieś spore zamieszanie przy ustawianiu muru. No odległość jest tak nieduża, to jest 18 metrów, obawiam się, że to może skończyć się żółtą kartką dla któregoś z piłkarzy. Otrzymał ją właśnie Vuksotirović w tej chwili. Vuksotirović ukarany żółtą kartką za to, że mur chyba tam nie chciał się przesunąć na regulaminową odległość. I znów Jacek Markiewicz. Przedłuża nam się rozpoczęcie tego stałego fragmentu gry, ale teraz już wszystko w porządku. 18 metrów do bramki Roberta Mioduszewskiego. Hańko! I prosto w nogi właśnie Vuksotirovića, ale Vuksotirović otrzymuje żółtą kartkę. Nie, to teraz Adam Majewski otrzymał żółtą kartkę. I jeszcze raz będą egzekwowali rzut wolny białostoczanie. Sporo zamieszania przy tym rzucie wolnym. Za zbyt wczesne wyjście z muru Adam Majewski otrzymał żółtą kartkę. No i jeszcze raz pewnie Jacek Hańko, choć może tym razem Jacek Markiewicz zdecyduje się na taki techniczny strzał. On stoi bardzo blisko piłki, więc nie wygląda na to, żeby miał specjalnie mocno uderzyć. Myślę, że tym razem Markiewicz spróbuje swoich sił. Raz jeszcze. Hańko, potężny rozbieg. 18 metrów do bramki Mioduszewskiego i kapitalna interwencja Mioduszewskiego, chociaż ten potężny strzał Jacka Hańki był prosto w to miejsce, w którym stał bydgoski golkiper, no ale teraz trochę niepotrzebnych emocji, niepotrzebnych nerwów, no i teraz akcja bydgoszczan, Marcin Klat, prawa strona boiska i bardzo dobra interwencja Pawła Sobolewskiego, odrzutu z autu bydgoszczanie, Vuksotirović po ziemi próbował dogrywać do Damiana Staniszewskiego. Nic z tej akcji nie wyszło, jeszcze raz bydgoszczanie. Majewski do Krzysztofa Michalskiego. Michalski dośrodkowuje. Ach, czaił się tam Marcin Klat, ale powstrzymywany przez białostockich obrońców. Jeszcze nie wszystko stracone dla bydgoszczan. Jeszcze piłka w okolicach pola karnego białostoczan. Walka o górne piłki. Cofnął się Tomasz Bekas i na lewą stronę do Lasockiego. Prawie Lasocki. Cała ekipa Zawisze na połowie Jagiellonii. Cofnęli się teraz białostoczanie po tym chwilowym naporze, zwieńczonym zresztą zdobyciem wyrównującej bramki. Wrzucił piłkę teraz w pole karne Krzysztof Michalski. Jaka będzie decyzja, no, jaka będzie decyzja sędziego? To jest najważniejsze. Czy mamy rzut wolny? Rzut wolny, z linii, karny? Rzut wolny z linii pola karnego. Tak to przynajmniej wygląda. Tak, tak jest, będzie. tak jednoznacznie pokazuje sędzia. No sporo teraz chaosu, sporo bałaganu. Niepotrzebnych emocji, nerwów. No ale zepsuł się nam ten mecz. Sytuację z taką pod bramką Mioduszewskiego. Teraz zobaczymy, jak wykorzystają taką sytuację bydgoszczanie z kolei. I jestem przekonany, że piłkę stawi super snajper bydgoski Arkadiusz Miklosik. No byłoby to coś niebywałego, gdyby strzelił kolejną, piątą już swoją bramkę z rzutu wolnego. Z tym, że Arkadiusz Miklosik te bramki uzyskiwał z nieco dalszej odległości. Oj, pamiętam mecz inaugurujący ten sezon z Odrą Opole, kiedy właśnie z tej odległości, troszeczkę bardziej z boku,
przepięknym, precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza gości. No zobaczymy, czy tak właśnie będzie, czy to Miklosik będzie egzekutorem. Teraz z kolei białostoczanie niezbyt skwapliwie ustawiają się w murze. Może się to również dla nich skończyć upomnieniem, żółtą kartką, ale jednak nie, znacznie bardziej karni niż bydgoszczanie piłkarze Jagiellonii. No i zobaczmy, zobaczmy. Arkadiusz Miklosik, żelką Rwajewicz, Miklosik! Aj, piłka od muru odbita i wychodzi na rzut rożny, chociaż protestują jeszcze zawodnicy Jagiellonii. No mam wrażenie, że pan Leszek Gawron jakby troszeczkę stracił panowanie nad sytuacją na boisku. Pozwala piłkarzom jednej i drugiej drużyny, żeby nie było wątpliwości, bo i Zawiszanom, i Białostoczanom pozwala na jakieś takie protesty, które nie powinny mieć na boisku miejsca. Arkadiusz Miklosik, rzut rożny dla Bydgoszczan. Krzysztof Michalski szczupakiem próbował głową skierować piłkę do bramki, ale już Białostoczanie. Teraz ładnie wracając, Tomasz Bekas przerwał na chwilę akcję zespołu gości, ale Jacek Hańko nieprzepisowo powstrzymywał teraz. Ale znakomicie Marcin Klat poszedł za obrońcą. Jacek Hańko, obrońca, szedł na bramkę Mioduszewskiego, wrócił za nim napastnik. No, zaostrzyła nam się ta gra niepotrzebnie. Żółtą kartkę otrzymuje Sobolewski. Myślę, że sędzia powinien przywołać do siebie kapitanów obydwu zespołów i po prostu w krótkich, jak to się kolokwialnie mówi, żołnierskich słowach przywołać do porządku i jednych i drugich, bo to widowisko, które po strzeleniu bramki przez Zawiszę stało się naprawdę fascynujące, teraz straciło na widowiskowości. To jest twarda gra, obydwie ekipy wiedzą, o co walczą. Mecz, jak powiedziałeś na początku, 6 punktów, a więc tu wszelkimi sposobami będą ekipy zarówno Zawisza, jak i Jagiellonii dążyć do zdobycia bramki. Sotirowicz tam... Nie, to Krzysztof Michalski. Krzysztof Michalski. To takie firmowe zagranie Bydgoszczan, te wejścia Krzysztofa Michalskiego, bardzo takie dynamiczne, on mimo nie najwyższego wzrostu znakomicie gra głową i to już w ostatnich 2 minutach druga próba zaskoczenia Andrzeja Olszewskiego właśnie w ten sposób w wykonaniu bydgoskiego obrońcy. No teraz widzę poza kadrem, że utyka trochę Wuk Sotirowicz. No byłaby to duża strata dla Zawiszy, dla bydgoskiego zespołu. No teraz trochę nieporadnie bydgoscy obrońcy poradzili sobie na szczęście. Sotirowicz już nie utyka, przynajmniej w tej akcji zagrywał na lewo do Staniszewskiego, ale uprzedzony bydgoski napastnik i teraz Białostoczanie, Sobolewski na lewej stronie, przy nim Krzysztof Michalski. Powstrzymał Sobolewskiego, Majewski, Bekas na lewą stronę, nie, prostopadłe takie podanie do Marcina Klata, Klat jednak nie zdołał przyjąć piłki i już długie zagranie w kierunku bramki Roberta Mioduszewskiego. Mrwajewicz spokojnie do Michalskiego, Michalski, długa piłka do Bekasa. Majewski. Adam Majewski przy piłce, Sotirowicz odgrywa do Majewskiego, gra z pierwszej piłki, dobrze Staniszewski do Majewskiego, ale chyba tutaj był Adam Majewski powstrzymywany nieprzepisowo, a teraz interwencja Krzysztofa Michalskiego i kolejny faul Sobolewskiego. No szkoda by było, widać, że prosi o pomoc lekarską Krzysztof Michalski, szkoda by było, bo on bardzo długo leczył przykrą kontuzję, miejmy nadzieję, że ta kontuzja się nie odnowiła. Kolejne bardzo ostre wejście Pawła Sobolewskiego, takie dosyć śmiałe powiedziałbym, bo przecież on ma już na swoim koncie żółtą kartkę, jeśli dochrapie się, jak to się brzydko mówi, drugiej, to może się skończyć opuszczeniem boiska. Michalski opuszcza boisko. Ale z powodu kontuzji póki co, no. W dziesiątkę bydgoszczanie przez chwilę, a rzut wolny egzekwować będzie Arkadiusz Miklosik. Krzysztof Michalski, tak jak mówiłeś, leczył kontuzję dzisiaj od początku. Gra w podstawowej jedenastce, do tej pory zastępował go Maciej Truszczyński. No i żeby nie było wątpliwości, ten powrót do podstawowego składu Krzysztofa Michalskiego był jak najbardziej zasłużony. On naprawdę odzyskiwał tę formę, którą prezentował w poprzednim sezonie. Kolejny rzut wolny dla Bydgoszczan, Lasocki na lewej stronie. Do Staniszewskiego. Staniszewski z powrotem do Lasockiego. Tutaj czeka Krzysztof Michalski, niepilnowany na piłkę. Do niego właśnie żelką Rewajewicz zagrywa.
głęboko jest przy nim Sobolewski. Piłkarze Jagiellonii, zobaczmy, oni nie bardzo rozumiem tę taktykę, bo w momencie, kiedy ruszali do ataku, sprawiali Bydgoszczanom sporo kłopotów. Teraz Jacek Hańko faulował Wuka Sotirowicza, po raz kolejny faulowany ten taki joker bydgoskiego zespołu, bo tak chyba można Sotirowicza określić, i rzut wolny z okolic 35 metra boiska. No, sądzę, że teraz będzie jeden wykonawca. Tak, to taka odległość Miklosika. Odległość Miklosika, dokładnie tak. Już widzieliśmy, że Arkadiusz Miklosik, kapitan Zawisze, sam sobie piłkę ustawił. No i zobaczymy, czy... Powiem Państwu, że jeżeli Arkadiusz Miklosik strzeli teraz bramkę, to odległości na boisku mierzyć będę właśnie w Miklosikach. Kapitalny strzał i jeszcze lepsza interwencja! Ale gol! Gol Marcin Klap! Nie, to nie Marcin Klap. Potężne uderzenie... Tomasz Beka tam się chyba znalazł. Potężne uderzenie Arkadiusza Miklosika. Znakomita interwencja Andrzeja Olszewskiego, ale znalazł się tam we właściwej chwili Tomasz Bekas, który z najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki. Nie, to Lasocki, to już teraz wiemy na pewno. Tak, z tej odległości nie było widać, ale to był Rafał Lasocki, który znakomicie zamknął tam swoje lewe skrzydło. No i po tym znakomitym uderzeniu Miklosika i w bramce Rafała Lasockiego Zawisza obejmuje prowadzenie od 35 minuty 2-1. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Jagiellonii. Po strzeleniu pierwszej bramki przez Zawiszę trzeba było na tęże odpowiedź czekać zaledwie 5 minut. Teraz faul w środkowej strefie boiska Marcina Klata i od rzutu wolnego rozpoczną Białostoczanie. Już 3 bramki na stadionie przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy, a zaledwie 35 minut spotkania za nami. No właśnie, mecz piłkarsko może się nam nie podobać, ale to, co cieszy kibiców najbardziej, czyli bramki, póki co padają. Tak, bardzo długo kibice bydgoskiego Zawisze narzekali, że bydgoszczanie wygrywają w takich minimalnych rozmiarach 1-0, 1-0. Teraz na pewno tych bramek padnie na stadionie imienia Zdzisława Krzyżkowiaka więcej. Hańko do Sobolewskiego, ale źle Sobolewski, Wuk Sotirowicz. Gwizdek sędziego, który orzeka, że Tomasz Bekas faulował Pawła Sobolewskiego od rzutu wolnego. Doświadczenie Pawła Sobolewskiego teraz wzięło górę. On widział, że już nie ma szans dokładnie opanować tej piłki. Trochę się podłożył Tomaszowi Bekasowi. No i sędzia oczywiście odgwizdał tutaj rzut wolny. Bardzo blisko ławki rezerwowych bydgoskiego zespołu. Całe to zdarzenie, porwał się tam Bogusław Baniak, jak to ma w zwyczaju, gestykulując, protestując przeciwko tej, jego zdaniem, niesłusznej decyzji sędziego. No i po raz kolejny rzut wolny dla Białostoczan, tym razem Jacek Hańko faulowany w starciu z Marcinem Klatem. Sporo tych rzutów wolnych, tych fauli, tej nieczystej. Twarda walka, oba zespoły wiedzą, o co walczą, oba zespoły otwarcie deklarują, że w tym sezonie interesuje je awans do Ekstraklasy. Sobolewski zgrywał głową, ale niedokładnie, i ruszają bydgoszczanie. Marcin Klat, dobrze, ładnie do Majewskiego, tak. Bekas, ucieka teraz Klat prawą stroną, do niego piłka, nie ma spalonego, nie bardzo miał do kogo zagrać Klat, ale Hańko bardzo ostro, brzydki, paskudny faul, zasługujący na żółtą kartkę, tak jest, nie ma żadnych wątpliwości, to był naprawdę nieprzyjemny faul. Jacek Hańko, ruszając do tej interwencji, rozpoczynając ten ślizg, miał już z całą pewnością wiedzę, że nie dosięgnie piłki, że będzie po prostu atakował nogi bydgoskiego zawodnika. Na szczęście Klat wstał, nic się nie stało. A rzut wolny wykona oczywiście Arkadiusz Miklosik, ale sądzę, że tym razem nie będzie to bezpośrednie uderzenie na bramkę, a bardziej wrzutka w pole karne. Z takiego kąta kapitan Zawisze nie zdecyduje się bezpośrednio zagrozić w bramce Andrzeja Olszewskiego. Cofnęli się teraz Białostoczanie, Dariusz Łatka, jednoosobowy mur. Popatrzmy. Miklosik. Krótko na pierwszy słupek, znakomite wejście, chyba znowu Krzysztof Michalski. Tak, kolejny raz to firmowe zagranie bydgoszczan, dośrodkowanie Miklosika i Michalski, który, jeszcze raz podkreślę, mimo nie najwyższego wzrostu, kapitalnie gra głową. I od własnej bramki Andrzej Olszewski. 2-1 cały czas Zawisza, ja sam Bydgoszcz prowadzi z Jagiellonią Białystok, meczu na szczycie. I po raz kolejny bardzo
ładna akcja Białostoczan, po raz kolejny w taki bardzo charakterystyczny sposób. Piłka zgrywana między dwóch bydgoskich obrońców i ruszył tam, o ile dobrze zauważyłem, Mariusz Dzienis, ale faulowany i jeszcze wcześniej nawet sędzia uznał, że był faul. Wcześniej faul, sędzia jednak puścił akcję, korzystając z przywileju, ale jednak w posiadanie piłki weszli bydgoszczanie, no i Janusz Leszek Gawron, przepraszam, musiał odgwizdać faula. Teraz Adam Majewski nie poradził sobie z Wukiem Sotirowiczem, który tutaj głęboko cofnięty, i była szansa, żeby Adam Majewski przejął tę piłkę, która odskoczyła od nogi obrońcom. Kibice protestowali, że zawodnik Jagielloni zagrał piłkę ręką, ale w tym tumulcie, w rwetesie nie słychać było gwizdka sędziego. Jacek Hańko. I po raz kolejny bardzo groźna sytuacja sprokurowana właśnie takim zgraniem piłki głową. I na szczęście dla bydgoszczan tym razem Remigiusz Sobociński nie przejął piłki, ale wywalczyli goście rzut rożny. Ustawił piłkę na narożniku Paweł Sobolewski. Nabrało trochę rumieńców to spotkanie, chociaż w pewnym momencie Jagiellonia cofnęła się po stracie tej drugiej bramki z zupełnie nieznanych mi przyczyn, ale teraz już znów w ofensywie. Dośrodkowanie Sobolewskiego. Hańko nie. Uprzedzony przez Miklosika, ale białostoczanie utrzymają się przy piłce. Pozwolił opuścić pole gry w futbolówce zawodnik Jagiellonii i wyrzut z autu dla tej drużyny, ale zauważ, że to, co było silną bronią Jagiellonii do tej pory, a więc gra skrzydłami, wejście właśnie z lewą, prawą stroną tych szybkich pomocników, dzisiaj nie funkcjonuje. Dzisiaj gra Jagiellonia środkiem, to o czym mówisz, zgranie między obrońców. Ale mieliśmy okazję przekonać się, że to bardzo groźny pomysł na Zawiszę, bo już 4 albo może i nawet 5 razy Białostoczanom udało się oszukać w ten sposób bydgoską defensywę. Teraz ucieka prawą stroną Majewski. Wuk Sotirowicz zdecydował się indywidualnie. Szkoda. Krzysztof Adam Majewski uciekał tu prawą stroną, no i mógł do niego grać. Bogusław Baniak wyskoczył ze swojej ławki z pretensjami, pokazując, że tam był Majewski wolny. Czemu nie podałeś tej piłki? Bogusław Baniak bardzo długo miał pretensje do Wuka Sotirowicza, który mimo naprawdę doskonałego wyszkolenia technicznego zbyt często grał indywidualnie, zbyt rzadko widział kolegów lepiej ustawionych, no ale teraz przez chwilę wyglądało to bardzo, bardzo groźnie. Pogubili się trochę bydgoscy obrońcy. Jacek Hańko po raz kolejny bez pardonu, bez skrupułów w walce o górną piłkę, tym razem powalił na boisko Marcina Klata i rzut wolny dla Bydgoszczy. Zawodnicy jednej i drugiej drużyny nie brakują swoich poczynań, po prostu jak widzą, że zawodnik jest w sytuacji, która może stworzyć zagrożenie podbramkowe, faulują, przerywają akcję rywala. No i dlatego tak to wygląda. Tak pewnie, że wspomniałem, to bardziej tak polskiego komentatorowi, że zaskoczyć Andrzeja Wszystkiego całym głową, ale golper Jagiellonii na posterunku. I wcześniej jeszcze Rafał Lasocki faulował tam obrońcę Jagiellonii. Od rzutu wolnego rozpoczęli goście z Białegostoku, ale już znowu Rafał Lasocki uruchamia Marcina Klata. Marcin Klat w środku, niedokładnie, ale jeszcze opanuje piłkę Marcin Klat. W pojedynku z Krzyciakiewiczem. Teraz Bekas na drugie skrzydło do Staniszewskiego. Staniszewski próbował Nie zrozumiał się z Marcinem Klatem i piłka dla Jagiellonii. On zbliża się nam do końca, ta pierwsza połowa, która miała przynajmniej 3 oblicza. Pierwsze oblicze to taka gra rozpoznawcza, takie próbowanie swoich sił. Drugie oblicze to momenty zdecydowanej, żeby nie powiedzieć przytłaczającej przewagi Jagiellonii. I trzecie oblicze to chwile, kiedy bydgoski Zawisza dyktował warunki na boisku. Ale póki co przypomnijmy, 2-1. Zawisza S.A. prowadzi z Jagiellonią Białystok. Po bramkach Wuka Sotirowicza w 20 minucie, Rafała Lasockiego w 35, a to jedno trafienie póki co dla Jagiellonii, Janusz Wolański w 24 minucie. Nie zrozumiał się teraz Sotirowicz z Marcinem Klatem, próbował prostopadle dogrywać piłkę do bydgoskiego napastnika, no ale przejęli białostoczanie, próbowali kontry, długa piłka Mioduszewskiego i walka w środku pola, Żelko Mrwajewicz.
do Marcina Klata. Marcin Klat, ach, próbował teraz położyć się tak, oprzeć się próbował wręcz się oprzeć na Trzeciakiewiczu. A ten się odsunął i po prostu... Jak nie przymierzając Torreador na Kornidzie, powalił na boisko Marcina Klata. Trzeciakiewicz uciekał tam. No i kolejny faul. Był faul Żelką Mrwajewicza na pewno, po znakomitym dograniu właśnie Michała Trzeciakiewicza. Próbował tam uciec Remigiusz Sobociński. Po raz kolejny taka próba akcji z prostopadłą piłką między bydgoskich obrońców. 44 minuta, znowu gdzieś 18-19 metr od bramki Roberta Mioduszewskiego. Już raz w tej połowie ekipa z Białegostoku miała taką sytuację. Długo tam wtedy celebrowany był moment rozpoczęcia gry tym stałym fragmentem. Zobaczymy, jak teraz Jagiellonia rozwiąże ten rzut wolny. Jacek Markiewicz, tym razem chyba on, a nie Jacek Hańko, który tradycyjnie również ustawił się już przy piłce. Wiemy, że Hańko strzela bardzo mocno, nie wiemy, jak strzela Jacek Markiewicz, bo jeszcze dzisiaj nie strzelał. Spróbował sprytnie do Sobolewskiego i nic się nie stało, chociaż przyznam szczerze, że... Protestują goście, że któryś z obrońców bydgoskich dotknął piłki ręką. Nawet niespecjalnie protestują, a ja również widziałem, że tam zagranie ręką było, tak więc myślę, że pan Leszek Gawron w tej sytuacji powinien podyktować dla gości rzut karny. Tym bardziej, że piłka zmierzała w kierunku bramki. Nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakiekolwiek okoliczności łagodzące. Był ruch ręki do piłki, czy nie było ruchu? Pamiętny mecz Zagłębiem Sosnowiec. Tutaj No tak, tylko że moim zdaniem interpretacją takiego zdarzenia z duchem gry byłoby przyznanie rzutu karnego, no bo to już naprawdę była taka sytuacja, powiedziałbym, ostateczna, więc właśnie piłka zmierzająca w kierunku bramki. Mieliśmy już przecież nawet w tych największych meczach w historii futbolu takie sytuacje, kiedy tego typu zagrania karane były rzutem karnym, to nawet w meczach o najwyższą stawkę. O 2 minuty tę drugą połowę przedłużył Leszek Gawron. A Rafał Lasocki nie zastanawiał się, tylko wyekspediował piłkę w trybuny. Jeszcze białostoczanie, jeszcze 2 minuty szansy na to, żeby zejść do szatni nie z jednobramkową stratą, a remisując w spotkaniu. Piłka odbita teraz od bydgoskich obrońców. Ach, ruszył tam jak tygrys Remigiusz Sobociński, próbował uprzedzić Roberta Mioduszewskiego. Nie, nic z tego, jednak Mioduszewski był szybszy i bydgoszczanie. Jacek Hańko przerwał tę akcję. Sobolewski wmieszał się w to. Bekas do Marcina Klata, ucieka na lewo Damian Staniszewski, rusza Klat samodzielnie. Twarda interwencja Trzeciakiewicza, nic nie było i ruszają goście. Sobolewski, Jacek Hańko w pojedynku z Sotirowiczem. Sotirowicz lepszy, wyłuskał piłkę, chociaż tam próbował go jeszcze powstrzymać Jacek Hańko. No bo Sotirowicz próbował indywidualnie rozwiązać akcję, a mógł tam dokrywać tym razem do swoich partnerów. Oba zespoły nie oszczędzają się, oba zespoły dają z siebie absolutnie wszystko. Widzą Państwo, jaka twarda, jaka zacięta gra. Teraz akcja gości, ale troszeczkę tak bez pomysłu ta próba dogrania prostopadłego, ale widzę już teraz bardzo wyraźnie, że trener Tarasiewicz tak właśnie zalecił grać swoim piłkarzom. Środkiem, prostopadłymi piłkami, no i sporo zamieszania te prostopadłe zagrania w bydgoskiej defensywie wywołują. Sobolewski z aut. Ostatnie sekundy pierwszej połowy. Dokładnie te 2 minuty doliczone już minęły. No tak dosyć teraz teatralnie rzucił się na boisko Remigiusz Sobociński. Tam aż tak dramatycznego faulu nie było, no ale zagranie niezgodne z przepisami Tomasza Bekasa było z pewnością i rzut wolny to chyba ostatnia akcja tej pierwszej połowy. Ustawił piłkę Paweł Sobolewski, będzie dośrodkowywał. Pole karne. Bicie i Robert Mioduszewski. I brawo Robert Mioduszewski, ale jeszcze białostoczanie przy piłce. Walczy tam Lasocki. Wyszła piłka poza boisko i Mioduszewski od własnej bramki. Ale mieli ogromną szansę w tych ostatnich sekundach. Naprawdę ogromną szansę mieli białostoczanie na strzelenie wyrównującej bramki.